rynek Białystok. Tam widzicie w oddali, widzowie, właśnie ten namiot z tym, z tą wystawą. Tutaj dookoła rynek dosyć spory. Zapraszamy do filmiku Białystok. Tutaj moje gołąbki jako pierwsze. Jaka to wystawa? Pokaż tylko, nie wystawa. Tutaj samczyk żółty, 200. Samiczka żółta, 100. I młody też 100. I felek 5 dyszek. Tam miało być na sobotę, na niedzielę można było dawać. Ale tam to media pomógł, ale tam tego lepiej mieli przynosić. No takie właśnie, że się bali zostawić w namiocie, to mieli być kupane, wszystkie są tutaj to parka tych wydymków? Aha. Ile to samczyk będzie, czy samiczka ta czarna? Ile taka samiczka? Ile taka samiczka czarna? Nie wiem nawet, to nie moje, to kolegi. Aha, dobra. A tu wywrotka samiczka też? Samiczka. Dobra. Jasne pana? Wszystko, aha, dobra, dobra. Daję. Dobrze z samego rana. Przepraszam, te sokoły to po ile u pana? Nie, te ogólnie, poza sztukę ile pan? Od 50 do 100 zł. Indywidualnie od gołąbka. Co? Tak. A tu te wyświance czerwone? Czerwone? 120. A żółte to samo? 180. A te czarne tutaj? 120. A to młode szaryki, ile pan ceni? 100. Do parkę, dobra. To gnieździaki pewnie, tak? Tak. To może będzie samiczka, nie? Samica jest. Tysiąc. Dobra. Dzięki. Przepraszam, ile para takich krymeczków? 1200. Będziesz w telewizji? Nie, nie, tylko głębie będą. 1200 te żółte. A te czarne? 1000. A jakby taką parkę złożyć żółtych, ile to u pana by? 1000 zł. A nie na budowie. Tu młode chyba są, tak? O, ładna główka. Ładna główka u tamtej. Ile takie tutaj te czarne były kosztowały? 500 zł. 500 zł, aha, młoda ta, dobra.
Dzięki. Proszę, była windarka, samiczka? Tak. Jaka cena za taką samiczkę? 200. 200. A za te? Jaka cena? 250. To te szeki, tak? Tak. A te newki to dwa samczyki? Też w parze są. Też w parze? 350. 350. Za 200 on też, tak? Dzięki. To jest przykre, ale to jest konieczne. Nie, ja wiem. Ja na przyszły rok kula po jednym jajku. Do ci mówię. Po jednym jajku na przyszły rok. I to parę... Dla mnie jest dużo samych rysów. No. To teraz dopiero nagrywasz? Późno, tak? Dopiero przeszłem dookoła, nie? Zobaczyłem co i jak. No ja tak chcę, żeby coś kupić, nie? Już pusto. Nie, jeszcze gdzie? Jeszcze no są. Co to zostało? No już kupiłem przecież jednego, widziałeś. Teraz trzeba nagrać, nie? To znajomy. A, no to widzisz. Może dla ciebie to wiesz. A, no. Co? Ile takie młode wydymki czerwone? I z 50 zł. 5 dyszek, o. A Budapeszty, przepraszam, idę u pana? Taką parkę jakby złożyć? Parkę złożyć? Tak. Ile by taka parka kosztowała u pana? 300. Dobra. Dzięki. Proszę, ile u pana by kosztowały takie krymeczki? 500 zł. 500 zł. A te tutaj siwe? 1000 zł. Dzięki. Czemu widzę takie Budapeszty, jakby parkieł? 50. A, za sztukę, tak? Za parkę. Za parkę. A tam wstęp płatny czy? Bezpłatny. Dobrze. Bezpłatny. Za parkę 150. Buczaty, ten wydymek samiczka, nie? Młoda, no. Proszę, ile takie Budapeszty u pana? Po 15 sztuk. Po 15 sztuk. I do parka jeszcze to jest? Dwa samczyki. A to są dwie samiczki, tak? Nie, tutaj. Gniaździaki, tak? Ten samiec chyba, a resztę to czasami samice będą. Aha, dobra. Czy ma te orliki czerwone? Jaka ta cena? Para 150. Para 150. Dzięki. Ja tak średnio mogę przyczesić.
Nie, to ja im mówię, że to się ja. Ja co tam wczoraj, no? No to, ja się już każdy raz upowiem, to ja tutaj. Co mi da taki królik? 140. A ten mniejsze? 35. Dzięki. Co tam? Na ogonie co? Tak, nie, biały. Zaczynają. Ile takie papiki u pana za sztukę? 3 dychy 25 do negocjacji. Każda sztuka indywidualnie. A tutaj w tych? To samo. Przepraszam, to jest szary kilo twoje? Nie gniewaj się. Samiczka może do sprzedania? Ale to są para. To jest para jest? Tak. I samiczka może do sprzedania? To trzeba. A to, to twoje. No. Samiczkę sprzedasz może? Którą? To czarną. Co to jest? Ile taka para? 500. No. Z dobrego ptaka to z daleka widać. Samiec. Bajka. No samica też, no. Samica była na młoda. Dogadamy się, jakbyś chciał w razie. Myślę. Zaraz zajdę do ciebie tutaj, wiesz? To ją obejrzę, nie? Bo ogon to jej rośnie, nie? Nie głupia, tak się powiem. No. Jak nie otwierać? Bo nie jak to jajka jest. Jak to jak to jajka jest. Ja dałem żółkę na wrót. I szuka tam jedno. A jak to się bierze? To samo biorę. Kurwa, to mi się kurwa. I teraz świadkę za jedno. Przyjdzie, ile mi sprzedasz? Po złotych 30. Nie, nie będzie. Dobra, uciekamy, patrzcie. 17 głębi, 12 złotych. Tak jak ja to tak. Kurwa. To darmo być. Nie, to właśnie. Są te Budapeszty, to ile za sztukę u pana? Po 5 tysięcy. Dobra. Kanczatek para. A ty te tutaj? Też po 5 tysięcy. Też po 5 tysięcy. Dobra. Dobra, dzięki. Proszę. Te wydymy i krymki też pana? Też moje. Pójdę tutaj za taką krymkę, parkę?
Bo tu dwie parki tu chyba. Nie ma kwarta. Nie ma? Aha. Tu jest wszystko z tego roku młode gołębie. Aha. Idę tak za sztukę u pana? Po 300 by ten jeden samczyk 200. Po 300 by samczyk 200. Młody na czarne 400 i widymki po 4 dyszki. Po 4 dyszki, a te młode, tak? Widymki, no. Dobra. Tutaj to kurwa 5 dyk. To nawet po 2,50 wychodzi do gołębia, kurwa. Dobra, dzięki. Przepraszam, boki pojdą pana. A ja nie wiem. A to nie pana, dobra. Szarik samczyk, tak? Na bancie, bancie, tak? Bancie. Tylko tak zapił, żeby się odbił. Nie, chłop jeszcze pożyje. Zresztą bociany pojdą pana. Po 3 dychy ze sztuki. Po te boki, ile u pana po te boki, po ile? Boki? No. Po dwie dyszki sztuka. Po dwie dyszki sztuka. Dzięki. Trzeba siadać. Są pawiki, pojdą pana. 40 po 50. 40 po 50. Indywidualnie od głębi. W sobie łatwiej liczyć. Łatwiej liczyć, nie? Tego. 2 i 2 tu jest 4. Zobacz, w telewizji oglądałem. Wiesz, kiedy człowiek już zaczyna się starzeć? 25 lat kończy i już zaczyna się starzeć. Niestety. W 30 latach już co siwi, kurwa, niektórzy. Tak, ale to trzeba się już postarać o to raczej. Co lecimy Boguś też. Zresztą te boki takie nakrapiane. Jaka to cena za taką parkę? Słyszysz? O, takie tutaj. Ale to jest łuska rybia tego naklejana. A. Słuchaj, co cię gada. Ile tak za taką parkę? Po 30 za sztukę. Po 30 za sztukę, dobra. Słyszysz, to co chodzisz już patrzysz ile razy. Co to? Nie patrzyłem tutaj. No to może tylko przeleciałem, nie? W Mazowiecku. A, w Mazowiecku nie widziałem. Byle widział. No to widzi pan, każdej klatki nie idzie zapamiętać. Każdą klatkę zapamiętał to. A to ja wiem. Już mi nie puszę sobie. Dobra. Nagrywaj. Pójdę tutaj za sztukę, cenisz te wydymki? Stówkę za parę. Stówkę za parę. Chcesz podać jakiś kontakt do siebie, żeby... 889 076 051. Słyszeliście dokładnie, widzowie. Tutaj... Młode po 250. Ten sam numer jeszcze tutaj. Dużo krótkodziobów bardzo. To.
gołąbki bardzo żywe, energiczne. I przeważnie młode, nie? Tutaj w tych tych. To młode i te. No. O, idealne. Dobra, dzięki. I te stówa. Jedna kurka została. Po ile takie te kurki masz? Stówa para. Stówę parę. Idziemy same to bajemy. Tak. Już do końca prawie doszło. Już teraz łapę rynek. Rano był, jak ja nagrywałem. Tak? To dobrze, się obejrzy. Się obejrzy, co tam było. I to ja już trochę jeszcze z godziny później. Wcześniej jeszcze był wiek. No jest, zaraz jeszcze pójdę tam, nagram. Tylko telefon muszę zmienić. No ale wczoraj to nagrywałem, pewnie widziałeś. To wczoraj mało było jeszcze. No jeszcze było mało. Przepraszam, te perukarze, jaka dostana za taką parkę? 200. A tu to jest ryś, tylko taki kolor, nie? Tak. Ty, ja taka tutaj pod budynkiem. Jak leci? Tak. To będziesz biorą budynkiem. Dalej nie. Dzięki. To by było na tyle z rynku, widzowie. Zapraszam w następnym tygodniu na Mazowieck. Ja to nakrywałem tych kurwa. No widzisz, to dobrze. Pozdrawiam widzowie, do zobaczenia.